że złoto w Gorzowie gwarantowane. No, kto to wie. Popatrzmy, no, ale trzeba by było jeszcze zabrać Grega Hancocka. Ten zwiedził już wiele klubów w Polsce, ale w Gorzowie jeszcze nie pracował i punktów na stali nie zdobywał. Mac Kołodziej, kontra Żagar i Golob. Już ustawiają się pod taśmą. Zawsze w takich sytuacjach myślę sobie, że już dziś to zeszło powietrze z zawodników, już nie ma tak wielkiej presji, tak wielkiego ciężaru gatunkowego poszczególnych wyścigów. Wszystko rozstrzygnęło się, wszystko. Drużyna we Mistrzostwo Polski w 14 wyścigu, ale wielokrotnie tak było, kiedy zawodnicy nie mieli już na sobie tej presji. Raczyli nas kapitalnym widowiskiem. Na takie liczę w 15 wyścigu. Macen, Żagar, Kołodziej i Golob. Macen z pierwszego pola. Szeroko wytknięty Kołodziej gdzieś tam pod bandę Tarnowskiego toru. A Macen, no Macen jest dziś królem. No i chyba nie będzie na Macena mocnych to, że już są drużynowymi mistrzami Polski Tarnowianie. Wcale nie oznacza, że Macen nie ma zamiaru tutaj zdobyć 15 punktów. To zawsze imponujące to osiągnięcie. Rozpędził się teraz Żagar. Żagar, no i minął Leona Madsena. No ale on dziś już też pokazywał, że potrafi na trasie mijać rywali. Żagar pierwszy, za nim Madsen. Janusz Kołodziej ostatni, ale cały czas tam walczy z Tomaszem Golobem. No o ten jeden punkt. Wydaje się, że Gorzowianie wygrają ten wyścig numer 15, 4-2, a Madsen jednak znajduje pogromcę w osobie Mateja Żagara. Żagar na zakończenie tego spotkania, tego dwumeczu, tego wielkiego finału Enea Ekstraligi w sezonie 2012 wygra wyścig, poprowadzi swój zespół do biegowego zwycięstwa, ale Gorzowianom pozostaje na osłodę wygranie tego 15 wyścigu. No i srebrne medale to też sukces Gorzowian, no bo przecież w poprzednim roku był brąz, teraz jest oczko wyżej. Więc cały czas ta wspinaczka Gorzowian w tej żużlowej hierarchii trwa. Matej Żagar, zwycięstwo, dla niego 3 punkty, 2 punkty Leon Madsen, który znalazł pogromcę w Słoweńcu, 1 punkt dla Tomasza Goloba, bez punktu Janusz Kołodziej, 4-2 ten 15 wyścig wygrywają Gorzowianie, ostatecznie przegrywają w Tarnowie 39-51. Popatrzmy jeszcze na powtórkę tego wyścigu. Wypchnięty tutaj Janusz Kołodziej już był właściwie na straconej pozycji, chociaż trzeba powiedzieć, że naciskał do samego końca. No i tutaj napędza się Matej Żagar. Długo, długo prowadził Leon Madsen. No w końcu dał się wyprzedzić Żagarowi, no ale tak jak już mówiliśmy, ten wyścig był już taki bez specjalnego ciśnienia. To jest chyba ten atak Mateja Żagara, który widać jak napędził się pięknie, prawda? Po wewnętrznej wyprzedza Słoweniec Duńczyk. No i w efekcie wygrał ten 15 bieg Matej Żagar. No ale nie zmienia to sytuacji. Tarnowskie Jaskółki wygrały to spotkanie 51-39, a cały dwumecz 93-86. Feta w Tarnowie trwać będzie jeszcze długo i długo. Nikt oczywiście tutaj stadionu nie opuszcza. Zawodnicy za chwilę pojawią się na podium. 51-39, 93-86. No ale informacja dnia jest taka, że drużynowymi mistrzami Polski na żużlu w roku 2012 została drużyna Azotów, Tauronu, Tarnów. Dream Team spełnił swoje zadanie i wywalczył to, co wywalczyć miał, czyli Mistrzostwo Polski. Wracamy do Tarnowa za chwilę na wielką fetę, dekoracje Mistrzów Polski.